Polski w wyczynowej jeździe na hulajnodze. Na pierwszy rzut oka nie jest to sport bezpieczny, ale wyjątkowo widowiskowy, o czym przekonuje Karolina Jakobrze. Są triki łatwe i trudne. Do łatwych należą na przykład bar spiny, czyli obrót kierownicy, albo tail whipy, czyli obrót deku. Do trudniejszych należą salta, backflipy, czyli do tyłu salto i frontflipy do przodu. Każdy zawodnik ma tylko minutę, by wykonać jak najwięcej efektownych trików. To poddawane jest bacznej ocenie sędziów. W tym najwyższym miejscu siedzą sędziowie, czyli wy. Co oceniacie? Oceniamy trudność wykonywanych trików, styl, w jaki te triki są prezentowane, kreatywność oraz wykorzystanie całego skateparku. Pojawił się Karol z Lublina, mistrz z ubiegłego roku. No raczej wątpię w to, że mi się udało bronić tytuł, bo chłopaki podnieśli poziom i nie nadążyłem w tym roku za nimi progresem. Trzeba przyznać, że jest to wyjątkowo widowiskowy sport. Choć obtarcia, wybite palce, siniaki, to norma. To jest właśnie efekt jazdy na hulajnodze. Jak to się stało? No, wywaliłem się, jadąc na przednim kółku i broniłem twarz i poparłem się ręką. Jak na sport przystało, po każdym upadku trzeba wstać. Co jest podstawą, powiedz? Kaski, ochraniacze. Jak długo ręka w gipsie jeszcze? 2 tygodnie. Dlatego tak ważny jest odpowiedni sprzęt. Czym taka hulajnoga różni się od tych, które widzimy normalnie na ulicy? Jest bardziej wytrzymała, jest przeznaczona do skoków na rampach albo na boksach, czyli na murkach. Czyli jest mocniejsza, a kółeczko różni się czymś? Kółeczko na pewno jest bardziej wytrzymałe. Warszawę odwiedzili też zawodnicy z zagranicy, których triki to najwyższy poziom profesjonalizmu. W tym roku Mistrzostwa Polski zyskały rangę eliminacji Mistrzostw Europy. Dlatego warto o tym mówić, bo ten sport naprawdę rośnie i popularność jego rośnie z dnia na dzień praktycznie. 12 najlepszych wyłonionych w 4 kategoriach. Już za tydzień pojedzie na finał do Barcelony.